Wczoraj w TVP 3 Szczecin ukazał się materiał dotyczący Anny Bańkowskiej. Jego autorzy ujawnili nagranie, w którym słychać, jak członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego miała obiecać pracę w kołobrzeskim uzdrowisku. Dostałam zielone światło od marszałka na twoją sprawę, więc ja sobie porozmawiam z panem prezesem Korkuciem. Teraz pytanie tylko, w jakim obszarze ty siebie widzisz? Na przykład, nie wiem, strony internetowej, bardziej marketingowo czy jakoś tak? Dzisiaj Anna Bańkowska wydała w tej sprawie oświadczenie. Odnosząc się do kolejnych manipulacji i insynuacji poczynionych wczoraj w pisowskiej TVP, wyjaśniam. W pisowskiej TVP, która w kronice przedstawiła nielegalne, pocięte i zmanipulowane nagranie, w którym usunięto dialogi drugiego rozmówcy. Jako kobieta, pedagog, samorządowiec zawsze staram się pomagać innym, w szczególności potrzebującym. Zawsze czynię to w granicach prawa, zgodnie z wyznawanymi przeze mnie zasadami etyki i ludzkiej uczciwości. Kilkukrotnie zgłaszał się do mnie młody człowiek, ubiegłoroczny maturzysta, w bardzo trudnej sytuacji życiowej, wynikających z trudnych relacji rodzicielskich i zmuszony szybko się usamodzielnić. Pytał, czy nie wiem, gdzie mógłby szybko znaleźć zatrudnienie odpowiadające jego wciąż niewielkim kompetencjom. Wspierałam go, mówiąc, że najważniejsze jest to, aby ukończył liceum i podszedł do egzaminu maturalnego. Nie rozmawialiśmy o pracy na stanowiskach kierowniczych czy dyrektorskich, czy innych wymagających procedur konkursowych. Obiecałam zorientować się w tej sprawie dla niego. Tylko tyle. Niestety żadna ze znanych mi osób czy instytucji nie posiadała potrzeb kadrowych, adekwatnych do kompetencji młodego człowieka. Tak więc nie byłam w stanie pomóc. Nie sądziłam, że osoba, której po ludzku i ze szczerego serca chciałam pomóc, nagra rozmowę. Być może wcześniejsze nasze rozmowy też nagrywał, mówi dalej Anna Bańkowska. To przykre doświadczenie życiowe, świadczące jednak źle nie o mnie, a o tym młodym człowieku. Ponieważ jest młody, na początku swojej drogi życiowej, nie ujawnię w tym momencie jego personaliów, jednak sprawę nielegalnego nagrania skonsultuję z prawnikami. Cała ta sytuacja pokazuje, jakimi ja i Platforma Obywatelska kieruje się standardami. W przeciwieństwie do PiS nie umieszczamy na siłę ludzi na synekurach, nie tworzymy etatów pod zapotrzebowanie, jak na przykład pamiętna pani dyrektor PZB może być tutaj przykładem, jednym z tysięcy w Polsce. Nie robimy z młodych, niedoświadczonych ludzi milionerów, jak słynny radny PiS ze Szczecina, obecnie członek zarządu Enea, piszący w mailu: drogi Joachimie, w załączeniu przesyłam ci swoje CV. Tymi nagraniami, przykładami TV PiS niestety nie zajmuje się, choć to są naprawdę prawdziwe afery. Po konsultacji z prawnikami rozważę kroki prawne wobec autorów oczerniającego mnie materiału.